Minęła godzina 21, piątek, ruch spółdzielczy w Polsce. Witam po przerwie prezesa spółdzielni Świetlik, Tomasza Chodnikiewicza i naszego gościa Jacek Kościółek z Nowego Sącza. Witam. Ruch spółdzielczy. Tomku, sprawa mi jest dosyć znana. Byłem u ciebie w Gdańsku wielokrotnie, ty byłeś w Norwegii wielokrotnie. Nie tylko w Oslo, w innych miastach i wiem, że ten ruch spółdzielczy to jest twoja największa pasja w życiu. Hubert, cieszę się, że po przerwie wznawiamy spotkania i postaramy się przekazać tym, którzy są miłośnikami i oglądają telewizję polonijną i TVP TV. Przekazać my, do czego my dążymy przez lata, do zrozumienia, czym jest spółdzielczość, czym jest spółdzielnia i jaką wartość może mieć w życiu społecznym. I to właśnie dlatego się zdecydowaliśmy na występowanie i na informowanie szerokich, mam nadzieję, że coraz szerszych kręgów widzów telewizji i TVP o tym, co robimy i o tym, co uważamy, że jest bardzo ważne dla polskiego społeczeństwa. Jedno ci wtrącę po przerwie spowodowanej sytuacją, no bo po prostu sytuacja nie jest ciekawa dla przedsiębiorców, a ty jesteś takim, no, można powiedzieć, przedsiębiorcą, bo wykonujesz zlecenia, jesteś zleceniobiorcą, zleceniodawcą, usługobiorcą, usługodawcą i chyba na swojej skórze czujesz przez ostatnie miesiące no, sytuację, która wszystkich dotknęła, chyba w sposób bardzo dotkliwy. No bezwzględnie tak, bo przedsiębiorcą jestem bez mała 40 lat. Praktycznie od momentu, kiedy poszedłem z domu na studia i zacząłem pracować w spółdzielniach studenckich. W Gdańsku był to student service. A potem w 1983 roku już własna spółdzielnia, którą założyliśmy w gronie absolwentów. W gronie byłych członków NZS-u i Młodzieżowego Podziemia Trójmiejskiego. Tak więc przedsiębiorczość czuję rzeczywiście całym ciałem, każdym fragmentem mojego ciała. Ale mam na myśli teraz ostatnie miesiące związane z sytuacją na świecie, prawda? To odczułeś to chyba w sposób, no, jako jeden z wielu, ale na pewno bardziej niż ja. Zatrudniasz ludzi, dajesz pracę, kontrakty, zobowiązania. Nauczyłem się patrzeć na zdarzenia przez pewien pryzmat, z pewnego dystansu, przez pryzmat duchowy. Aha. I rozumienia wydarzeń w stosunku do tego, co one chcą nam pokazać, co chcą nam przynieść. I jeżeli jako przedsiębiorca to rzeczywiście dostaliśmy bardzo mocno w kość, bo natychmiast po wprowadzeniu obostrzeń, natychmiast w zasadzie upadło nam kilka kontraktów związanych z działalnością na przykład galerii, z działalnością Aha. galerii handlowych i centrum kultury, gdzie życie ustało, to z drugiej strony właśnie ten wewnętrzny spokój wynikający z tego, że patrzę przez pryzmat duchowy na życie i na wydarzenia, pozwolił mi się przyglądać rozwojowi sytuacji i analizy, dlaczego tak i do czego to zmierza. A ponieważ pewne trendy jako przedsiębiorca, jako przedsiębiorcy, jako grupa przedsiębiorców, właśnie jako spółdzielcy obserwowaliśmy już w okresie przemian gospodarczych lat 89, tak, 90, 2000 i widzieliśmy pewne trendy i to właśnie dlatego, że je obserwowaliśmy. No, jesteśmy wnikliwymi obserwatorami
chyba już taki nawyk mamy, tak z lat jeszcze wcześniejszych, żeby obserwować i analizować, nie wchodzić na gorąco i na dziko tak wydarzenia, tylko po prostu rozumować, tak? Używać rozumu, używać mózgu, używać tego wszystkiego, co nam Pan Bóg dał, nie tylko zmysłów tych pięciu, ale również intuicji i przenikania tej rzeczywistości, która do nas dociera. Mhm. Więc my już wcześniej w zasadzie byliśmy przygotowani do tego, co teraz nastąpiło, bo jeżeli ktoś śledzi rzeczywistość, to wiadomo było już od lat tam 2010-2012, że pewne przygotowania w kręgach przemysłu farmaceutycznego były już były procedowane. Mhm. Czyli wtajemniczeni mogli przewidzieć, co się stanie. Tak, to znaczy to było niewiarygodność tego zdarzenia, jego prostoty, z jaką oni wykonali te planowane zadania, to rzeczywiście przerasta przeciętny umysł i nawet nas zaskakuje, ludzi, którzy, bo to nie jestem jedyny, który potrafi to przeanalizować i zrozumieć, ale to jest tak niesłychanie skomplikowane, a jednocześnie prostota, z jaką oni to wykonali, jest zaskakująca. Więc to rzeczywiście zaskoczyło i nas, i chyba wszystkich. Ale w tym się musimy odnaleźć. No właśnie, moje pytanie, Tomku, moje pytanie brzmi, jak w tych czasach odnajduje się ruch spółdzielczy? Jest z nami kolega Jacek z Nowego Sącza. Jesteście właściwie we dwóch ze spółdzielni Świetlik. Panowie, jak się spółdzielnia odnajduje w działalnej spółdzielni w czasie pandemii, czy ma szansę na podtrzymanie działalności, na rozwój i na kultywowanie tradycji? Jacku, chciałbyś teraz coś od siebie dodać z Nowego Sącza? Ja w międzyczasie... Jeżeli mogę, to oczywiście. Miło mi bardzo. Przepraszam, że za ewentualne wpadki, ponieważ to jest moje jakieś takie wystąpienie publiczne pierwszy raz. Ale z bardzo dobrym dźwiękiem, jakby każdy miał taki dźwięk, słuchaj. To te słuchawki, postanowiłem, że dźwięk jest bardzo ważny. Nie trzeba oglądać, ale słychać trzeba, także... Nie. Obraz jest bardzo dobry, a dźwięk wyjątkowo dobry. Dziękuję. Tak, to jest część odpowiedzi tego, jak się ma ruch spółdzielczy, to jest to, że ja tutaj jestem też, bo moje, jeżeli chodzi o kwestie finansowo-biznesowe i tak dalej, to jest jak gdyby cały przekrój działalności z ruchem spółdzielczym w sumie na końcu teraz, w tej chwili. Bo miałem firmę zwykłą, spółkę jedną, drugą, trzecią. Od roku 2015 byłem założycielem i prezesem Sądeckiej Kooperatywy i to już jest taka namiastka spółdzielczości, bo to jest pewna odmiana, ale taka bardzo uproszczona, polegająca przede wszystkim na tym, że dbaliśmy o zaopatrzenie siebie i o nasze zdrowie w pewnym sensie. Na zasadzie zdrowego żywienia, dbania o stan zdrowia, organizowaliśmy odczyty, spotkania i tak dalej. Udało mi się uświadomić dosyć dużo osób, a jak gdyby takim tylko przykładem jest tego, że teraz u mnie wszyscy, ja mieszkam pod Nowym Sączem w takiej małej wiosce, ściągają sok z brzozy o skołę, bo w tej chwili leci i ja sobie właśnie popijam. Także wszystkiego najlepszego. Sok z brzozy? To się tak, pije? Tak, to jest rewelacja. To jest naturalny suplement diety, który nam załatwia wszystkie braki, które myśmy nabyli podczas zimy, bo to było naturalne. To tak zawsze nasi przodkowie robili. Z tego soku z brzozy, jak już tak mogę, to można zrobić piwo, można zrobić wino, tak zwany napój wojowników. To takie napoje w beczkach były, które służyły kosiarzom do dawania, takie naturalne energy drinki były podczas pokosów i tak dalej. No, także, że tutaj, i tutaj nawiązując do tego, co Tomek mówił, to jak gdyby ten lockdown mnie bardzo nie zaskoczył, ponieważ od czasów kooperatywy to ja do sklepu praktycznie nie chodzę. Po co?
My mamy własne produkty, mamy z własnego, wiem skąd pochodzą te produkty i tak dalej. Czyli owszem, no także jak gdyby ten lockdown spowodował tylko w pewnych kwestiach biznesowych takie zamieszanie, bo ja jestem też producentem sypanek, to są takie edukacyjne obrazki dla dzieci. I okazało się, że myśmy zawsze z wyprzedzeniem, jak gdyby, takim, mamy taką sezonowość. Dzień babci, dzień dziadka, Boże Narodzenie, Wielkanoc, takie tematyczne obrazeczki. I w związku z tym myśmy zatowarowali wszystkich na Wielkanoc, a okazało się, że 99,9% wszystkiego wróciło, jak tylko wprowadzono lockdown. Także w tej chwili pracuję nad kwestią zmiany całej filozofii sprzedaży tych moich zabawek przez internet. Także to jak gdyby nie było konieczne, bo bezpośredni kontakt był najlepszy, no ale w tej chwili czasy się zmieniają i tak dalej. Czyli to można by powiedzieć, że mnie pewne rzeczy dotknęły. Tak. A jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne i kwestie jakieś zakupowe, to jak gdyby w ogóle tego nie odczuwam. A to z tego powodu, że już wcześniej pewne mechanizmy zostały wdrożone i po prostu to już jest w nawyku. Musimy pracować nad nawykami. Jeżeli pewne nawyki sobie wypracujemy, to wszystko działa dobrze i myślę, że ten lockdown i to wszystko, co się w tej chwili dzieje, to jest też w pewien sposób systematyczne pracowanie negatywnych, wypracowywanie negatywnych nawyków wśród ludzi. Przez jakiś okres czasu. Bo my się przyzwyczajamy do czegoś, a potem będzie się ciężko przyzwyczaić do tego, co byliśmy przyzwyczajeni przez całe życie. No ja też nie jestem zwolennikiem mówienia, no jakoś się da przyzwyczaić, to sobie z tym poradźmy, prawda? Także co dalej? Ja jeszcze tutaj uzupełniając to, to może nie jest jakby kwestia spółdzielczości, ale wielu, chyba większość w ogóle spośród naszych członków spółdzielni, nie tylko w Gdańsku, ale w ogóle, no tak się śmiesznie układa, że w zasadzie tych i tych w Polsce, ale również i tych poza granicami. To dziwnym trafem, to w 98% to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak powstał wirus, czyli jest to broń biologiczna, tak, wyprodukowana świadomie, przygotowana przez wiele lat w tym celu, żeby zrobić to całe zamieszanie ogólnoświatowe. Nie tylko zamieszanie, tak, ale żeby spowodować strach, panikę w całych narodach, po to, żeby jeszcze łatwiej i jeszcze pełniej manipulować narodami, społecznościami. Więc jakoś tak dziwnie się składa, że większość spółdzielców ma tego świadomość. Drugie, większość z nas ma tego też świadomość, dlaczego poszczególne rządy w takiej ilości, bo większość tak rządów nie tylko europejskich, ale w ogóle światowych, wchodzi z taką łatwością w projekty przygotowane przez grupy i koncerny farmaceutyczne i również finansowe, tak, koncerny finansowe. Więc jakoś tak dziwnie się układa, że jesteśmy w środowisku ludzi, którzy tak dosyć na spokojnie, tak, zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, dalej funkcjonujemy, tak? Bo większość z nas jest przedsiębiorcami. Tutaj to są ludzie bardzo, bardzo stabilni, że powiem, psychicznie, bo wszyscy byliśmy i jesteśmy przedsiębiorcami. Niektórzy mówią po przejściach, tak, małżeństwa, po przejściach, bo być przedsiębiorcą w Polsce to, jak sobie Hubert zdajesz sprawę, to bo byłeś też w Polsce przedsiębiorcą przez wiele lat. Dawne czasy. Przepraszam, że się śmieję, ale śmieję się wiesz, sam jakby z historii również i mojej, nie? Z wielu historii, tak? Bo od 90 roku byłem poza spółdzielnią już Świetlik i do roku 2012 byłem zależnym przedsiębiorcą. Spółki z o.o., spółki prywatne, cywilne, działalność indywidualna. Pewnie z pięciokrotne bankructwo, nawet pewnie więcej. No więc przedsiębiorczość w Polsce nie jest łatwa. Była i nie jest łatwa. A w dniu dzisiejszym wyjątkowo niełatwa. A w dniu dzisiejszym jeszcze trudniejsza. I tutaj właśnie zauważam, że to, co my zrobiliśmy, do czego doszliśmy w roku, to nie był 12, bo to już my tak w roku gdzieś pewnie 2005, bo od 2005 roku prowadziliśmy rozmowy w kręgach byłych członków spółdzielni Świetlik, nawet w kręgach rządowych, że należałoby
odbudować spółdzielczość, że to jest bardzo, że to był bardzo ważny element. Przekonywaliśmy naszych kolegów, którzy wtedy byli w Sejmie i tam gdzieś w jakichś innych jeszcze kręgach rządowych, że to jest bardzo ważny, że to był bardzo ważny aspekt i szkoda, że to zniszczyliśmy, że to, braliśmy w tym udział, no sami swoją spółdzielnię skasowaliśmy, a nasi koledzy, którzy byli wtedy w sferach rządowych przez wiele, wiele lat, współuczestniczyli w skasowaniu całej spółdzielczości, to jest no, bardzo przykre, bo... No ale jesteście, kultywujesz tradycję spółdzielczości już z tego co liczę od 10 lat, kiedy reaktywacja, od kiedy jest reaktywacja? Od 2012 roku zarejestrowaliśmy się na nowo. No tak, to nie ma sensu wracać do historii, bo jak już się reaktywowałeś prawie 10 lat temu, to można powiedzieć, że jesteście na rynku no już od blisko jednej dekady. I teraz pytanie, co może telewizja zrobić dla ruchu spółdzielczego? Jeśli mamy się spotykać co tydzień i macie w szeregach spółdzielni wielu członków, przedsiębiorców, no to pytanie, jak przepływ informacji mógłby zintensyfikować no, jakieś działania? Handel, usługi, wymiany w tym trudnym czasie, prawda, nie wymienia tego słowa, no, w tym trudnym czasie po prostu. Pomorze, Bałtyk oddaje głos w góry polskie. Prosimy Nowy Sącz. Od Tatr po Bałtyk, rozumiem. Nasza spółdzielnia obejmuje całą Polskę, jeżeli tak ten temat, do tego tematu podejdziemy. I według mnie, jeżeli mamy promować tą spółdzielczość, to powinniśmy zacząć od najprostszych rzeczy po prostu, od tym mówieniu o tym, że jesteśmy, że to funkcjonuje. Co ciekawiej, to już wyszło na któryś tam rozmowach, spółdzielczość najlepiej się ma w najtrudniejszych czasach. Przecież dzięki spółdzielczości w ogóle powstała polskość, przetrwała polskość. Byliśmy gotowi w czasach, kiedy się nam otworzyło to okienko, kiedy mogliśmy odzyskać państwowość, to zrobiliśmy. A tutaj w czasach zaborów i tak dalej, spółdzielczość była, gwarantowała nam jednak przetrwanie finansowe i narodowe. Także tutaj, a w tej chwili zbliżamy się do podobnych czasów. Niestety historia się nigdy nie powtarza, ale schematy pewne się zachowują. Także bierzmy z tego przypadku taką naukę. Ja w związku z tym, że moje zainteresowania są takie bardziej, bym powiedział, ogólne, które w tej chwili się są bardzo potrzebne i ludzie są bardzo w tym kwestii zagubieni, to zadeklaruję taką informację zdrowotną na temat tego, co my tutaj mamy. Jestem terapeutą, jestem prezesem Towarzystwa Klawiterapii. Towarzystwo Klawiterapii. Aha, a więcej szczegółów? To jest odmiana akupunktury, tylko że nie naruszamy powłoki cielesnej, czyli nie kujemy człowieka, tylko naciskamy go w odpowiednich miejscach za pomocą klawików i stąd klawiterapia. Klawik to jest gwóźdź po łacinie, klawiz i tak dalej. To jest polska technika, polska technologia. Z przyjemnością można by zrobić na ten temat cały program. Także... Jasne. I to rozumiem, że to poprawia krążenie, tak? Dokładnie. I to wpływa dalej na ten. Organizm jest tak zbudowany, że przez nasze działania albo przez przypadek są pewne blokady w organizmie wprowadzane. I tutaj możemy te blokady usunąć za wiele sposobów, łącznie z chemicznym tam ingerencją w organizm za pomocą medykamentów chemicznych, albo za pomocą takich prostych mechanizmów, że naciskamy pewne punkty w ciele i nagle okazuje się, że blokada nam puściła i potem już jest tylko i wyłącznie nasza robota, żebyśmy pewne rzeczy zmienili, bo jeżeli będziemy robić to samo, to po jakimś czasie to wróci. I tu jest to holistyczne podejście do kwestii zdrowia, że nie ma czegoś takiego jak wspaniała tabletka, którą łykniemy, będziemy zdrowi, piękni i żyć 200 lat. To tak nie działa. Muszę cię tutaj zaskoczyć, ale jak liczę, z 15 lat temu w moim domu, gdzie już nie miałem działalności gospodarczej, wynająłem jedno pomieszczenie dla Chińczyka, który nie mówił ani po polsku, ani po angielsku, przyleciał specjalnie z Chin, który był mistrzem akupunktury.
i rozstawił u mnie trzy, nie wiem, to były łóżka, czy jakieś takie stoły do masażu oddzielone parawanami. I przyjeżdżała do mnie cała, prawda, cała rzesza ważnych ludzi na masaże właśnie związane z tą, na masaże i na tą akupunkturę. No to było naprawdę wiele lat temu. Ja się nigdy nie zdecydowałem. On u mnie mieszkał miesiąc czasu, bo żeby nie dojeżdżał, to mu też wynająłem pokój na poddaszu, prawda? I taką mam wiedzę na temat akupunktury. Ale mówię, no nigdy sam się wtedy nie zdecydowałem. Spróbuj mnie przekonać. No to pewnie może już jestem starszy. Z powodu tych igieł po prostu, bo one tak strasznie wyglądają. Człowieka po takim zabiegu to można porównać do jeża w niektórych wypadkach. U nas tego nie ma. W klawiterapii nie ma czegoś takiego, a działa podobnie albo nawet czasami lepiej niż akupunktura. Poza tym... Ale ty jesteś tym terapeutą, który to fizycznie swoimi rękami robi, tak? Tak, jestem też terapeutą i reprezentuję powiedzmy całą szkołę. Bo naszą ideą jest wprowadzenie zawodu klawiterapeuty, bo to jest nowa technika, to jest takie nieunormalizowane, ludzie nie wiedzą, co to jest, mamy krzewić informacje na ten temat i tak dalej. Wracając do tematu, jak cię do tego tematu przekonać, to jak mi powiesz, co cię boli, to ja ci powiem, gdzie trzeba się nacisnąć i to zadziała. Nawet na zasadzie takiej, że zrób to sam. Także też jest taka możliwość. Nie, na to mnie nie namówisz, ale zaświeciła mi się zielona lampka. Mam takie podsumowanie w połowie naszego spotkania. Otóż Jacek Kościółek, prezes oddziału regionalnego w Nowym Sączu Spółdzielni i Świetlik, terapeuta, może zaproponować swoim członkom spółdzielni usługi klawiterapii, tak? Dokładnie. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś do tej pory. Hubert, my poszliśmy dalej z tą propozycją, bo od 2 tygodni rozważamy w kręgu koleżeńskim jednego też z twórców tej metodologii i tej metody leczenia. Mhm. Też Jacku, też chyba członka, co? Też patrona honorowego naszego towarzystwa. Tak. Rozważamy powołanie, przywrócenie do życia również spółdzielczości lekarzy i terapeutów, uważając, że służba zdrowia w zasadzie już nie jest służbą zdrowia, nie ma jej, tak? Została totalnie zdemontowana przez niestety tak zwany rząd i jego popleczników. Mhm. I jakby nową służbę zdrowia odbudować, to można na zasadzie spółdzielni, tak? Mówimy. Spółdzielnie lekarskie funkcjonowały w Polsce i miały się dobrze i pewnie nie tylko w Polsce, ale w całym bloku wschodnim dawnym. A być może również i na Zachodzie do tej pory funkcjonują. I w Polsce przetrwało też pewnie kilka, bo ja znam w Gdańsku, ale z pewnością też w innych regionach Polski przetrwały spółdzielnie lekarskie. One się mają dobrze, funkcjonują. A spółdzielczość jest jakby bardzo prosta dla każdej branży, w zasadzie, czy też dla każdej dziedziny życia społecznego. To jest sposób włożenie swoich umiejętności, swoich sił. Ktoś inny może mieć akurat pusty, stojący budynek, ktoś inny może mieć wolne środki finansowe, a ktoś inny jeszcze ma wiedzę prawną i formuły, sposoby rozliczania i zakład może hulać. A ponieważ brakuje rzetelnej służby zdrowia, brakuje ludzie w zasadzie szukają lekarza godnego zaufania, tak? To jest tak jak z samochodami. Zanim oddamy samochód, to my się obdzwonimy wszystkich znajomych, słuchaj, gdzie byłeś ostatnio w warsztacie, do kogo mam iść, bo się boimy oddać. Do którego mam lekarza iść, żeby przeżyć? Tak. Więc to pytanie na dziś. No. Jeżeli mogę, to mówiłeś tutaj o doktorze Januszu Kołodziejczyku i mam nadzieję, że nam nie odmówi, jeżeli by była taka potrzeba, to go możemy zaprosić i on jest w stanie dokładnie wytłumaczyć o klawiterapii od podstaw. Bo moja przygoda się zaczęła od kursu, który robiłem u niego z klawiterapii. Tam do jakiegoś, inaczej, dojrzałem do tego, że taki kurs mi do czegoś się przyda i tak dalej. I w związku z tym to się jak gdyby nasz kontakt nawiązał. I on jest wiceprezesem Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. To jest odpowiedź, do kogo mamy iść. Do członków tego towarzystwa. To są lekarze, którzy są, orientują się, jak ten świat funkcjonuje, orientują się, co to jest Big Pharma, holistycznie podchodzą do zdrowia,
W związku z tym, jeżeli ktoś znajdzie członka Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanych, może spokojnie iść. Na pewno ten człowiek nie powie mu, że mamy w tej chwili coś tam i w związku z tym tylko przez telefon mogę panu poradzić i tak dalej. Czyli to... Ja mam dwa pomysły od razu, równoległe. Jeden to jest jakby prezentacja, Jacku, twoich usług, prawda? Czyli w sensu stricto jedna z gałęzi medycyny, a dwa, za pomocą mediów i waszej spółdzielni może podjęcie się próby zbudowania spółdzielni właśnie tych lekarzy, prawda? Medycyny zintegrowanej. Bo... Medycyny zintegrowanej. O, jeśli telewizja miałaby się do czegoś przydać, no to wtedy to dwa cele żeśmy wyznaczyli w tym momencie. Przerwałem ci, przepraszam. Mieliśmy spotkanie już raz z Januszem, Tomek, i rozmawialiśmy tak wstępnie na ten temat, jakie są bolączki w środowisku lekarskim i tak dalej. Także jest taka idea wśród lekarzy, oni liczą na pomoc, bo to jest ponad siły tego środowiska. To nie jest takie proste założenie, to się po prostu narusza fasady tego systemu po prostu, bo gdyby się okazało, że oprócz tej państwowej medycyny jest alternatywa, no to by się okazało przez prostą logikę standardu usług, że no niestety wszyscy by wolali gdzieś indziej pójść. Czyli system będzie chciał pewne rzeczy jak gdyby korygować. W związku z tym to jest praca zbiorowa, w sumie według mnie całego środowiska alternatywnego, które powinno, a wcześniej musimy sobie dogadać się, zaplanować pewne rzeczy i tak dalej. Jest taka myśl, żeby stworzyć niezależną w ogóle izbę lekarską. Ja myślę, Jacku, że w ramach tego panelu na debacie, którą wspólnie organizujemy 8-9 maja, i tutaj też mamy okazję, żeby dzisiaj o tym powiedzieć, że zapraszamy wszystkich ludzi wolnych i ludzi, którzy chcieliby się doinformować w ogóle, z czym mamy do czynienia w Polsce i na świecie aktualnie i jak z tego wybrnąć, dowiedzieć się prawdy, fakty i mity o pandemii i o tym, co się wokół tego dzieje, to zapraszamy wszystkich serdecznie zarówno na spotkanie fizycznie w hali Olimpii 8-9 kwietnia. Maja, 8-9 maja, ale również sądzę, Hubert, że telewizja i TVP TV będzie również nadawała na żywo przekaz. I tam również, Jacku, sądzę, że Janusz, jako jeden z panelistów, będzie mówił właśnie o tym, gdzie zmierzamy i co jest ważne i co zrobić, żebyśmy odbudowali prawdziwą służbę zdrowia, tak, która ma prowadzić do uzdrowienia ciała i duszy, bo medycyna holistyczna, o której tu Jacek wspomniał, której Janusz Kołodziejczyk jest, której jest przedstawicielem i prezesem stowarzyszenia, ma na celu faktycznie uzdrowienie duszy i ciała, a nie tylko pakowanie pigu produkowaną przez Big Pharma i faszerowanie nas chemią, więc to już dochodzi do absurdu, którego szczytem właśnie jest coś, co się nazwało na świecie pandemią, tak? I zagoniło się nas próbuje się zagonić, bo część Polaków na szczęście swoim zwyczajem, choćby ich tam ciągnęli wołami, tak? To nie pójdzie na te szczepienia. I oby było nas jak najwięcej. To rozumiem, że za tydzień uda się zaprosić, tak, Janusza Kołodziejczyka tutaj na nasze spotkanie. Jest to możliwe? Postaram się. Nie mogę obiecać tak na 100%, bo on ma bardzo taki napięty harmonogram i kalendarz. Jak to lekarz, dokładnie. Ostatnio też się spotykaliśmy, to okazało się, że miał pacjentów i spóźnił się na to nasze spotkanie, to jest normalne. Ale jak mu przedstawię, że jest wysoka ranga tego spotkania, to być może uda się. Tym bardziej, że już jego poinformowaliśmy, że takie spotkania będą miały miejsce i wstępnie on wyraził również chęć uczestniczenia w nich, tylko że faktycznie, że to było tak, że nie to, że się spóźnił z pół godziny, to potem po godzinie tej naszej konferencji mówi, właśnie do mnie dzwonią kolejni pacjenci nieprzewidziani, tak od godziny 22. No bo po prostu tak działa służba zdrowia, że można iść w zasadzie tylko tam, gdzie jest człowiek dla człowieka, tak, gdzie ten lekarz nie jest tylko przedstawicielem
publicznego domu, tylko jest po prostu, jest lekarzem duszy i ciała. No to tym się różni. To. To jest dobre określenie, dom publiczny zdrowia. Tak. Publicznego domu zdrowia. Tak. Publiczny dom zdrowia, tak. Też mnie to tak ten, zwróciłem uwagę na to określenie. To co, to mamy zakreślony cel, właściwie dwa cele. Tak, ten jeden... Rozmawiamy o porównaniu publicznych domów zdrowia i ewentualnie tej przyszłości, może tej służby zdrowia takiej, tej holistycznej, gdzie będziemy zbierali ludzi serca, ludzi, którzy są lekarzami, ale nie tylko z tymi uprawnieniami, tak, nabytymi na drodze 5-6-letnich studiów, ale również ludzi, którzy mogą być terapeutami, są terapeutami, pomagają wielu, wielu setkom, tysiącom ludzi na bazie swoich pewnych doświadczeń, może często przekazywanych przez babcię, przez ojca, matkę, albo nabytych na drodze jakiejś intuicji i też doświadczeń i pomagających poprzez zioła, poprzez inne jeszcze specyfiki, często minerały, z tego co się orientuję, to bardzo często poprzez nakreślenie na podstawie znowu doświadczeń i widzenia człowieka jako ciało zbudowane też z chemii, z energii i po prostu na podstawie doświadczeń świadomego przekazania, jakich minerałów człowiek powinien użyć, żeby uzupełnić pewne braki w organizmie i w ten sposób doprowadzić do równowagi, do zwykłej równowagi, która jest niezbędna do tego, żeby cieszyć się, uśmiechać, prowadzić spokojnie rozmowę. To podsumujmy. Proces budowania, nie powiem, że alternatywnego, ale prawdziwego systemu opieki zdrowotnej będzie jakby równolegle, będzie w tle, będzie ewoluował, a można to zrobić przez prezentację poszczególnych usług konkretnych branż i przedstawicieli tych branż, prawda, tak jak tutaj Jacek powiedział o, to się nazywa klawiterapia. Tak, dla mnie nowy termin, nie ukrywam. Nowy termin. I jak by to mogło wyglądać na wizji? Jak za tydzień będzie wyglądał program o klawiterapii? Jeżeli uda się nam zaprosić Janusza, to się nie martwię, bo jest człowiek bardzo elokwentny, potrafi obrazowo pewne rzeczy tak pokazać, że na pewno ja bym się nie starał, wchodzimy w konkurencję, jak gdyby przekazując pewne rzeczy. Także poza tym, jest to lekarz z 51-letnim już, bo mi wypomniał ostatnio, że rok się pomyliłem, stażem zawodowym, czyli doświadczenie zawodowe, biznesowe i tak dalej, był prezesem, to już nie pamiętam w tej chwili, ale w latach jeszcze zaraz po 90. towarzystwo było jakieś przedsiębiorców i tak dalej. I już tam była idea, on był cały czas lekarzem, i już była tam idea, żeby jakoś formalizować służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest właścicielem i prowadzi praktykę lekarską w swoim ośrodku zdrowia, także, ale tu jest kwestia, był oczywiście lekarzem z Porozumienia Zielogórskiego, który tam działał, współzakładał ten ruch cały. Pokazali wtedy, że udało się pewne wynegocjować rzeczy. Postawili się lekarze swego czasu kilka lat temu i okazało się, że da się pewne rzeczy zrobić. To jest kwestia tylko i wyłącznie zjednoczenia, to jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejś idei, która po prostu będzie przyświecać większej ilości ludzi. I z drugiej strony muszą być pacjenci, którzy będą też mieli wybór taki i taki i potem wybiorą to, co jest lepsze. Tak, także... gdyby nie było za tydzień z nami doktora Kołodziejczyka, to jesteś w stanie, nie wiem, zaprezentować przed kamerą, czy to będzie zbyt skomplikowana sprawa, pokazać pacjenta? To znaczy, teoretycznie można by było pewne rzeczy zrobić, ale ja bym tutaj zaproponował jeszcze o wiele więcej, większy zakres, bo to jest tylko niewielki wycinek z mojego doświadczenia jako terapeuty, ponieważ ja przede wszystkim się zajmuję holistycznie podejściem do zdrowia i takim jak gdyby, żyjemy w XXI wieku. W związku z tym pewne rzeczy, które kiedyś robiono w Chinach, bo tam chiński lekarz był w stanie wyczuć 15 rodzajów pulsów.
Po a to ja z tym Chińczykiem, przepraszam, to ja dobrze trafiłem, jak mówiłem, że miałem tego Chińczyka tutaj u siebie przez 3 tygodnie. No. I wtedy po zwykłym zbadaniu pulsu on był w stanie zdiagnozować stan twojego organizmu. I teraz się okazuje, że my nie mamy szans, żeby takiej wiedzy posiąść, bo to jest lata doświadczeń, ale są za to urządzenia, które mogę zaprezentować. To jest urządzenie Clue Medical. Polega to na tym, że też badając puls przez EKG, to jest taki prosty EKG, jesteśmy w stanie sprawdzić holistycznie stan twojego zdrowia. Czy ty możesz na przykład uprawiać sporty, czy tobie nie wolno? Mhm. Czy ty powinieneś jeść, być wegetarianinem, czy broń się Panie Boże, tylko i wyłącznie dieta keto. I to tak usprawnia pewne rzeczy. Wtedy człowiek, gdy zna swój stan zdrowia, to na przykład nigdy nie będzie się bał pandemii, ani tego zwierzątka, które nas tutaj atakuje. I on nawet nie pomyśli o tym, żeby się szczepić w jakimkolwiek celu. No i w ogóle. Także, a tu jest kwestia brak tego strachu, brak wiedzy po prostu. I to jest najgorsze. I tu nam wmawiają, że trzeba być doświadczonym lekarzem z dyplomami, żeby pewne rzeczy rozumieć. Nieprawda. Trzeba po prostu znać podstawowe zasady, na których funkcjonuje organizm. Taką podstawą, to co Tomek powiedział, to są minerały. Mamy minerały, funkcjonujemy jak należy. Nie ma minerałów, całe procesy w organizmie się blokują. Całe. I tu jest problem. A to łatwo można zrobić na zasadzie takiej totalnie laickiej. Przez pewne aspekty, a jak ktoś chce być pewien, to sobie takie urządzonko bierze, przykłada do klatki piersiowej po 2 minutach. No nie powiem, że to tak za jednym pomiarem, ale 2-3 pomiary i ja wiem, czy ten człowiek ma problem zdrowotny, czy tego problemu nie ma. Ja nie diagnozuję, że on ma jakiś tam problem szczegółowy. Od tego są lekarze. My też nie jesteśmy przeciwko służbie zdrowia, tylko że to ma być naturalna służba zdrowia. Nie ta tylko, która dealerzy, powiedzmy, przemysłu farmaceutycznego, tylko po prostu zwykły lekarz, który jak będzie trzeba, to powie, że trzeba herbatkę wypić albo mleko od krowy, a nie czyli ziołolecznictwo również, tak? Ziołolecznictwo, suplementy naturalne, dokładnie, tak? Dokładnie, ale to też wszystko zależy, bo na przykład też taka rzecz, którą nikt nie wie. Osoby, które mają bardzo słaby stan zdrowia, nie powinny się absolutnie suplementować. To jest zagrożeniem życia. Tak samo ziołolecznictwo może być bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś to robi amatorsko. Najbardziej śmiertelne trucizny są naturalne. Bardziej śmiertelne niż sztuczne. Nie wyprodukowano jeszcze takich trucizn, jak są naturalne, jakichś tam powiedzmy wyciągów grzybów czy czegokolwiek. Także to też jest taki, powiedzmy, utarło się, że co naturalne to zdrowe, a co sztuczne to chore. Nieprawda. Naturalne z receptą musi być, ze sposobem użycia, tak? Dokładnie, dokładnie. No tak, ale ja myślę, że jak ktoś zażywa zioła, nie wiem, w stylu czystek na przykład, no to chyba tam nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście. Ale jak ktoś po muchomora sięga, no to już może być problem, także to trzeba uważać. To ja nawet nie wiedziałem, że można się takim... Czyli rozumiem, że za tydzień zaprezentowałbyś urządzenie, tak, do pomiaru? Jeżeli Janusza by nie było, to bardziej bym chciał zaprezentować jak gdyby całokształt tego, co chcę przekazywać. Czyli jak nasz organizm działa, jak takie urządzenie może pokazać nam, że albo jestem zdrowy, albo i tak dalej. I też może bym powiedział troszkę, bo to się wiąże nierozłącznie jeszcze z jedną rzeczą, komory nerwowaryczne, bo to jest też polska technika, której nie ma. I tutaj też Tomek tam już się rozgląda u siebie, bo jest miejsce, czy tam w Gdańsku taka komora nie powstanie. Także to jest powiązanie dalej aspektu zdrowotnego ze spółdzielczością i tak dalej, i tak dalej. Jest to jak gdyby taki rodzaj miejsca, gdzie możemy się regenerować naprawdę, gdzie tutaj w Nowym Sączu mamy taką komorę i to jest jedna z pierwszych w Polsce. I tutaj mamy wypracowaną, dzięki tej komorze ja poznałem to urządzenie, dzięki tej komorze, bo tam było trzeba pewne rzeczy jak gdyby sprawdzić. I dzięki temu się poskładało w takie fajne puzzle. Do tego doszła klawiterapia i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że mam pewien taki wygląd ogólny. Nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą, ale od tego są lekarze, od tego są specjaliści, ale trzeba wiedzieć, że ja mam, że wszystko ok i w związku z tym mi nic więcej nie potrzeba, albo jest jakiś problem i ja szukam rozwiązania. Ja może na tym przykładzie właśnie tej rozmowy i tego, co poruszamy w ciągu kilku minut, tak kilkunastu minut, w zasadzie pół godziny spotkania, pokazujemy tylko jakiś drobny
fragment aspektów, które społeczność nazywana spółdzielnią, przez to, że jest kontakt, tak, przez to, że jest się w różnych relacjach gospodarczych, kulturowych, towarzyskich, że można wiele różnych aspektów i projektów razem wdrażać na odległość 100 kilometrów, 500, 1000, 2000, tak, bo mamy członków spółdzielni, jak wiesz, w Oslo, mamy w Stavanger, mamy w Alesund, mamy w Norwegii, mamy w Niemczech i w zasadzie przepływ informacji jest absolutnie uproszczony, choćby właśnie przez narzędzie, którego ty używasz również na co dzień, prowadząc telewizję, tak, które, jak pamiętamy, to spółdzielnia Świetlik wprowadziła do telewizji ITVP TV. Mm-hmm. Polecała. Cztery lata temu, tak. I przez pewien czas byłem chyba jedynym, który to stosował, prawda, z uporem maniaka. Zdaje się, że chyba nawet razem walczyliśmy o promocję w którymś z ministerstw, chyba byliśmy razem, starając się naiwnie... Że oni to przyjmą do siebie, że oni, polskie rozmowy. Oni słuchają w ogóle nas, że oni, chociaż kurde, nawet chyba słuchali, tylko... Robili takie wrażenie. Byliśmy w pięciu ministerstwach, więc... Brakowało załączników. Więc używamy w spółdzielni również live webinar naszych młodszych kolegów, przedsiębiorców z Gdańska również, firmy RTC Lab, którzy pracują za pomocą tego narzędzia również z całym światem praktycznie i świadczą usługi. I o dziwo tylko Polska nie jest zainteresowana, oczywiście polski rząd i polscy administratorzy, w tym, żeby stosować narzędzie na najwyższym poziomie, które jest bardziej stabilne niż te wszystkie narzędzia używane przez ich służby różne. No, ale to jest paradoks właśnie. Daj Boże, że tutaj nam się to uda. Więc ja tylko chciałem powiedzieć, że z pomocą właśnie tego, że tworzymy środowisko ludzi, którzy uważają, że gospodarka i współpraca i nauka współpracy gospodarczej na każdym poziomie, w wielu branżach, że może pozwolić nam i może dać nam szansę sprostania tej konkurencji, która jest dla nas cholernie trudna, bo jednak kapitał izraelsko-amerykański, kapitał rosyjski, kapitał, który przepływa nawet w sposób potajemny, tak przez Austrię, Luksemburg, przez Niemcy do Polski, kapitał niemiecki w końcu, potężny kapitał niemiecki, tak, który penetruje na rynek, no my jako indywidualni przedsiębiorcy mamy marne szanse mu sprostać, bo my nie mamy żadnego wsparcia, tak, ze strony banków, ze strony kogokolwiek, więc tylko tego typu połączenia, które spółdzielnia stwarza. Także ktoś informuje, ten ma to, ten wie to, ten ma kawałek ziemi, ten ma traktor, a ten ma jeszcze grabki, a ten ma sklep tu i tu i w ten sposób może powstać potencjał bardzo szybko, któremu ci dziwni ludzie tam z tych kumulacji izraelsko-amerykańsko-niemieckich i jeszcze innych mogą nie sprostać. Jest to kwestia rozbudzenia świadomości i temu chcielibyśmy, żeby ten program służył. Doszliśmy, Tomku, w ten sposób do pewnej puenty, bo się nasz czas zbliża ku końcowi. Doszliśmy do puenty takiej, że spotykając się w cyklicznych programach dotyczących promowania spółdzielczości, ruchu spółdzielczego w Polsce, będziemy skupiać się na początku, tych tematów jest więcej, ale zaczniemy od tematów dotyczących zdrowia i medycyny, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, medycyna naturalna, czy jak to mówiliście, holistyczna, nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest analogia, czy to jest, prawda, zupełnie inna kategoria w nazewnictwie, myślę, że się nauczę w trakcie tych programów, ale bazując na tej medycynie naturalnej, stworzycie ofertę dla członków własnej spółdzielni, im pokażecie własne narzędzia, możliwości, zakres usług, a w momencie, kiedy ten, prawda, no, nie powiem, że biznes, ale ta machina cała zacznie się w pewien sposób kręcić, to w naturalny sposób będzie oddziaływać na zorganizowanie lekarzy w ruchu spółdzielczym, co by było jednym z waszych celów, tak zrozumiałem z dzisiejszej
dyskusji. Tak? Dobry plan? Jest taki cel i jest taka myśl, żeby zaszczepić ten pomysł. I tak jak myślimy, tak i działamy w spółdzielczości teraz rzemiosła, tak, firm budowlanych po to, żeby łączyć się razem w większe projekty, przy większych projektach, to ta sama myśl nam towarzyszy w kwestii łączenia małych zakładów rolnych, czyli rolników indywidualnych w formule spółdzielczej i tutaj też jest pełna otwartość, tutaj też korzystając z tego przekazu informujemy wszech i wobec, że jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy z rolnikami indywidualnymi w projektach spółdzielni rolniczych i tak samo kolegów i koleżanki lekarzy z naszej generacji i młodszych, że zapraszamy do projektu tworzenia, budowania spółdzielni lekarskich w dowolnych obszarach Polski, w dowolnych. Jesteśmy w stanie z wami to robić. Kwestia zaangażowania. Czyli tam najpierw jest sfera medycyny, a potem sfera rolnicza. Albo na przemian, w zależności od tego, jak się wam ułoży. Czyli mogę liczyć, że będziecie za tydzień, panowie, przygotowani, że zaprosicie gościa, doktora, tak? Kołodziejczyka, tak? Doktora Kołodziejczyka, będę się starał, tak? Mhm. Jeśli nie, bo jest zapracowany, to zaprezentujesz Jacku urządzenie, tak? Aparat? Tak. Machinę? Tak. To nieduży aparat. Clumedical, tak, który nam pokazuje, jaki mamy stan zdolny. Holistyczne urządzenie, bardzo proste w obsłudze, które nam jest w stanie naprawdę pokazać, w jakim stanie zdrowia jesteśmy. I tylko i wyłącznie i tyle. To nie jest żadne cudowne inna rzecz. Projekt XXI wieku z projektu kosmicznego to wzięte jest. To tam wszystko więcej powiem na ten temat. Także. Mhm. To myślę, że jesteśmy umówieni. Przypominam również, że Tomasz organizujesz 8-9 maja w Gdańsku, tak? Spotkanie, jakie można nazwać, jaki ma tytuł to spotkanie? Debata, zaraz podam cały tytuł. Mhm. Czy to jest debata na temat pandemii? Prawda i mity, czym jest pandemia i czy możemy, wiesz co, otworzę szybciutko. Informacje. Pandemia jako sposób na zniszczenie struktur życia społecznego i manipulacji narodami poprzez strach. Prawda i mity o wirusach, pandemii oraz sposobach leczenia zamiast eutanazji. I podtytuł: jak się zorganizować, aby wyłonić struktury zarządzania Polską broniące polskiego interesu narodowego. To wszystko 9, tak? 8-9 maja w Gdańsku. O szczegółach powiesz za tydzień. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Od dzisiaj będę dbał o swoje zdrowie. Czekam do przyszłego piątku do godziny 21, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Dzięki bardzo. Jacku, dziękuję. Miło było się spotkać. Czekam na urządzenie. Równy tydzień. Pozdrawiam, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Jacku, wejdźmy teraz na nasz kanał. Dobrze. Dziękuję bardzo.